kochani, cześć! Z tej strony Sylwia. Dzisiaj przenosimy się do zaczarowanego świata hachimasów, czyli małych i uroczych zwierzątek, które wykluwają się z jajeczek. Jesteśmy teraz w magicznym drzewie, w naszej wylęgarni. Ale zobaczcie, na razie tutaj nie ma żadnych zwierzątek, ani żadnych jajeczek, ponieważ nasze zwierzątka chowają się w tych dwóch jajeczkach, w niebieskim oraz w żółtym. Może na początek otwórzmy jajeczko niebieskie. Tam muszą być jakieś zwierzaczki, a do nich później dołączą jeszcze jajeczka. Spokojnie. Poczekajmy. O, zobaczcie, aż cztery zwierzaki. Przepiękny zwierzak fioletowo-zielony i ma srebrne skrzydełka z brokatem. Wygląda mi troszeczkę jakby to był szop pracz. Tutaj misiu panda, ale jest ona przepiękna, ma różowe skrzydełka i mruga do nas jednym oczkiem. Obok mam jeszcze drugiego miśka, który chyba uwielbia gilgotki. Zobaczcie, cały czas leży i turla się ze śmiechu. Ostatni zwierzaczek z niebieskiego jajka to jest morski zwierzak, to jest chyba delfin, tak, na pewno delfin, który tutaj widzę ma takie srebrne płetwy. Każdy ze zwierzaków teraz znajdzie swoje gniazdko. Tych miejsc na zwierzaki to jest całe mnóstwo. Może tego delfinka położę tutaj z przodu. Szop pracz wyląduje z tej strony. U góry ten misiu, który lubi gilgotki, a panda będzie tutaj z tej strony. Karuzeli, zobaczcie, w kółko. Możemy tutaj bawić się z naszymi hachimalsami. Na drzewku w wylęgarni zaczyna się już robić wesoło, a ja mam tutaj jeszcze jedno jajko. Tym razem jest ono żółciutkie. Nie trzeba pocierać, nie trzeba czekać długo, aby ze środka wydostały się zwierzaki. Po prostu je otwórzmy i sprawdźmy, ile tutaj będzie tych zwierzaków. Jak myślicie? 4, 3, 2, 1, a może 6 albo 7? Szybko obstawiajcie. Piszcie na dole w komentarzu. A ja powoli odsłaniam jajeczko i wysypuję na rękę zwierzaki. Ten zwierzak bardzo mi się podoba. O, chyba jest jakiś specjalny. Zobaczcie, jest taki na pół przeźroczysty. Ma śliczny, błękitny kolor, a do tego takie śliczne, różowe skrzydełka, oczywiście z brokatem. To jest smok, cały fioletowy, z długim ogonem i z takimi kolcami, które przechodzą przez całe jego ciało. Jeśli tak, to ten smok wygląda naprawdę ładnie. No, wręcz bym powiedziała, że nawet słodziutko. Obok kolejny szop. Szop pracz albo jakaś wiewiórka. Fioletowy, zielony. Tutaj ma takie fajne paseczki. No i oczywiście srebrne skrzydełka. A na końcu, a tutaj, to jest właśnie wiewióreczka. Wiewiórka, która jest pomarańczowo-żółta i również ma bardzo długi ogon. Kolejne cztery zwierzaczki, czyli razem ich jest tutaj już aż 8. No dobra, to tego przeźroczystego zwierzaka położę tutaj zaraz przy drzewie. Tego smoczka chyba posadzę tutaj na dole. Wiewiórkę? Wiewiórkę może? Spuszczę ze zwierzdżalni na sam dół. No i jeszcze ten szop. On będzie siedział u góry na listku. Ze zwierzakami uroczymi, malutkimi i słodziutkimi ta wylęgarnia wygląda o wiele, wiele ładniej. No i oczywiście o wiele weselej. Ale żeby zwierzaków było jeszcze więcej, no to potrzebne nam będą jajeczka. Jajka hachimals. No to są takie tajemnicze jajka, w których oczywiście są zwierzaki. Nie mamy pojęcia, na jakiego zwierzaka trafimy. Ja mam tutaj podwójny zestaw, dwupak. Opakowanie wygląda przepięknie. Tutaj mamy jajeczko, z którego wystają oczy jakiegoś zwierzaka, a w środku dwa jajka. No to nie czekajmy długo, tylko po prostu dobierzmy się jakoś tam do środka. Rozerwijmy to całe pudełko. Na początek pokażę Wam ulotkę kolekcjonerską, na której możemy zaznaczać, jakie figurki już mamy skolekcjonowane. Hachimals Family to jest nasza rodzina zwierzaków z
sezonu pierwszego. Jest tutaj pokazane, z jakich krain one pochodzą. Widzę, że są też zwierzaki z koła podbiegunowego, z zimnych takich rejonów, z jakiejś dżungli, z lasu. A tutaj mamy mapkę wszystkich krain. Fotka jest fantastyczna, ale nas interesują te dwa małe jajeczka, które były w pudełku. Pierwsze z nich jest oczywiście takie jasno-fioletowe, ma fioletowe serduszko, a do tego ma takie zielone kropeczki. Drugie jajeczko posadziłam w gniazdku, które również było w tym opakowaniu. To jajeczko z kolei ma białe kropeczki. Aby z jajeczka wyszedł zwierzaczek, oczywiście możemy to jajko zacząć pocierać, poczekać aż to serduszko zmieni kolor, no i wówczas po kolei ściągać powoli skorupkę, no i zajrzeć tam do środka. My jednak posłużymy się dzisiaj naszą wylęgarnią, więc jajeczko musi wylądować tutaj w środku. Ostrożnie wkładamy je albo przodem, albo tyłem, o, w ten sposób, żeby trafiło tam do środka, do takiego kwiatka. Nie wiem, czy wiecie, jak działa taka wylęgarnia, ale powoli, kręcąc tutaj tym takim pokrętłem, będziemy przesuwać nasze jajo do góry, aż w końcu tutaj gdzieś, na tym etapie, zacznie ono pękać i na samej górze pojawi nam się zwierzaczek. Jajeczko powoli będzie się wykluwać. Ja zaczynam kręcić, a Wy obserwujcie to jajeczko. Zobaczcie, jak przesuwa się ono do góry. Troszeczkę przyspieszę. Widzicie, schowane jest w takim różowym kwiatku. I teraz nieco wyżej nam się ono pojawi. Kwiatek w końcu zacznie się tak mocno zakleszczać i zgniecie nasze jajeczko. Patrzcie, skorupka pękła, nasz zwierzak zaraz będzie na wolności. Jeszcze troszeczkę, aż cały kwiatek będzie na zewnątrz. Jak obstawiacie, jaki zwierzak będzie w środku? Ja nie mam pojęcia, ale o, chyba jest gotowe. Teraz mogę zabrać moje jajko, które jest całe zgniecione, i ostrożnie, powoli ściągnąć skorupkę. A, chyba już wiem! To jest zwierzak polarny, a mały, słodki pingwinek. Pingwin z Grenlandii, z koła podbiegunowego, a może z Antarktydy. W każdym razie z rejonu, gdzie jest mnóstwo śniegu, no i jest troszeczkę zimno. Pingwinek jest piękny, taki niebieski, taki na pół przeźroczysty i ma różowe skrzydełka. A te skrzydełka mają odrobinę brokatu. On zdecydowanie zasługuje na miejsce na samej górze drzewa z wylęgarnią. Jajko, z którego wykluł się ten pingwin, ma białe kropeczki. Ja tutaj zauważyłam na tej ulotce, że właśnie jest pokazane, że takie jajko z białymi kropeczkami to są właśnie zwierzęta, które żyją w takim zimnym klimacie. Drugie jajko mam z zielonymi kropeczkami i wydaje mi się, że to może być jakiś zwierzak z lasu albo jakiś zwierzak, który lubi gilgotki. Jeżeli to się sprawdzi, to oznacza, że po kolorze tych kropeczek będziemy mogli rozpoznać, z jakiej krainy trafi nam się zwierzak. Kwiatek teraz jest na samej górze, więc musimy go spuścić na dół, żeby z powrotem można było tutaj włożyć jajeczko na sam dół. I teraz bierzemy nasze jajko i najlepiej od tyłu jest je tutaj włożyć bardzo delikatnie i ostrożnie. I zaczynamy. Czy tam będzie właśnie ten zwierzak, o którym Wam mówiłam? Powoli jajeczko przesuwa się do góry. Dajcie znać na dole w komentarzu, czy Wy macie jakieś hatchimalsy i czy Wy macie takie drzewo z wylęgarnią. Jajko już pękło, widać to teraz dokładnie. Jednak musimy poczekać, aż będzie na samej górze. Skorupka przepięknie popękała z każdej strony.
Kwiatek nam się otworzył i mamy nasze jajeczko. I teraz ostrożnie bierzemy je do rączki, ściągamy skorupkę z każdej strony. To może być... Wiecie co? Ja już chyba wiem, kto to. A, to jest ta wiewiórka, którą Wam pokazywałam wcześniej. Mam już jedną taką swoją w kolekcji. Będę miała szalone bliźniaczki. Żółto-pomarańczowe wiewiórki ze srebrnymi skrzydełkami. A kolor skrzydełek, kochani, oznacza, czy dana figurka jest taką pospolitą, rzadką, ultra rzadką, czy z edycji limitowanej. Sprawdziło się, zielone kropeczki na jajeczku oznaczały, że zwierzątko będzie z lasu. Las po angielsku to jest forest. I tutaj właśnie na tym przedostatnim miejscu widzimy tę żółtą wiewiórkę. W dzisiejszym odcinku pokazałam Wam wspaniałą wylęgarnię w drzewie dla naszych małych hatchimansów, które kryją się w małych jajeczkach. Podobało Wam się? To zostawcie kciuki do góry i koniecznie zasubskrybujcie mój kanał. Jeżeli chcecie więcej hatchimansów, to oczywiście piszcie na dole w komentarzu, no i napiszcie mi, czy Wy macie jakieś takie figurki i czy macie taką wylęgarnię. Jeśli nie, to czy byście ją chcieli? Do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam Was. Pa, pa!